Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Subnautica. Na początek muszę wam się do czegoś przyznać, poza odcinkiem byłem bardzo niegrzeczny. Zrobiłem bałagan. Generalnie na dzisiejszy odcinek mamy kilka opcji. Jedną opcją będzie oczywiście eksploracja. Gdzieś tutaj jest moja ćma. Teoretycznie mógłbym wskoczyć w ćmę, popłynąć sobie gdzieś za horyzont. Problem polega na tym, że w tym momencie mamy 70% baterii, więc jeżeli ja odpłynę, ta bateria umrze za około 3-4 minuty, zostanę gdzieś za horyzontem, w tym momencie będę wracał w pław, to nie jest dobra opcja. Kolejną opcją byłaby budowa bazy gdzieś tutaj w okolicy. Jednak nie znając mapy, nie jestem do końca pewien, czy chcę akurat tutaj rozłożyć moją bazę. Może są ciekawsze miejsca, więc to sobie odpuścimy. Pozostaje w tym momencie ostatnia opcja, czyli budowa cyklopu. Jest to duża łódź podwodna, na której, o ile mi wiadomo, można sobie spokojnie żyć, przemieszczać się, eksplorować. Do budowy cyklopa potrzebujemy oczywiście planu, który mamy, plastycznej stali, emaliowanego szkła oraz zestawu kabli. No i cóż, mamy problem, ponieważ do stworzenia emaliowanego szkła potrzebujemy szkło, które jestem sobie w stanie wykraftować, oraz ząb stalkera. Stalker to jest jedna z ryb. Ja generalnie wiem, jak zdobyć w tym momencie jego ząb. O ile mi wiadomo, musimy zrzucić przed nim kawałek złomu. On ten złom złapie, jednocześnie powinien zrzucić ząb. Jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że to się właśnie stanie, więc będę chciał to zrobić w dzisiejszym odcinku. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy, jest plastyczna stal. W tym momencie potrzebujemy sztapę tytanu, którą jestem w stanie sobie wykraftować z tytanu, który mam gdzieś porozwalony po okolicy. Oraz litu. Lit jest minerałem, który będę chciał zebrać. Będę go musiał szukać w dzisiejszym odcinku, więc odcinek może być trochę przydługawy. Na początek jednak wyjdźmy na zewnątrz. Zajmijmy się problemem mojego głodu oraz braku wody. O ile dobrze pamiętam, ciebie mogę przerobić na wodę. Zbierzmy sobie trochę grzybów. Spróbujmy podbudować mój głód. Następnie skupimy się na poszukiwaniu stalkerów oraz zdobywaniu ich zębów. Wydaje mi się, że potrzebuję chyba 5 zębów, o ile dobrze pamiętam, ponieważ właśnie tyle kawałków emaliowanego szkła potrzebujemy. Jeszcze trochę grzybów tutaj. Teoretycznie zbliża się noc, więc te wielkie ryby, które dają mi wodę, powinny wyjść na żer. Zjedzmy całe te grzyby. Dobra, sprawa z pożywieniem załatwiona. Widzę kolejną. Jeszcze jakaś w okolicy? No cóż, ty raczej nie dasz się złapać. Weźmy sobie ten kawałek złomu, zrzucimy go, tak jak powiedziałem, gdzieś obok stalkera. Spróbujemy zdobyć jego zęba. Nie przegapimy oczywiście tego. Zbierzemy sobie kwarc. No cóż, zaczynam być odwodniony. Nie widzę niestety więcej ryb, które pozwolą mi zdobyć wodę. Nie mam soli, żeby stworzyć sobie wybielacz, który to pozwoli mi generalnie wykraftować świeżą wodę. Ktoś widzi jeszcze jakieś ryby? Dobra, wydaje mi się, że będę musiał sobie poradzić z tym, co mam. Filtrowana woda raz. Filtrowana woda dwa. No i to by było niestety na tyle. Dobra, jest lepiej, wracamy do wody. Idziemy szukać stalkera, nie wiem, czy one wychodzą w nocy, więc to może być delikatny problem. Inną opcją byłoby oczywiście poszukiwanie litu. O ile mi wiadomo, lit jest gdzieś w jaskiniach, tak przynajmniej twierdzi wiki tej gry. Słyszę gdzieś stalkera. Nie do końca wiem gdzie. Będę starał się trzymać raczej
płytkiej części mapy, gdzieś w okolicy mojej kapsuły ratunkowej. Nie chcę zbliżać się do tych olbrzymów, które spotkaliśmy na koniec ostatniego odcinka. Nimi ewentualnie zajmiemy się w przyszłości. Oczywiście nie przepuszczam kwarcu. Generalnie, o ile mi wiadomo, lit wygląda tak samo jak kwarc, jedynie jest fioletowy. Jeżeli coś przygapię, krzyczcie głośno. Zaczynam mieć dziwne wrażenie, że stalkerzy bądź stalkery w tym momencie nie wychodzą nocą. Widzę kilka tych ryb, które pozwalają mi zdobyć wodę. Wydaje mi się, że złapiemy od razu kilka, skoro pływają sobie one w okolicy. Załatwimy sprawę wody na długi czas. Jeszcze kilka tutaj. Gdybym tylko był w stanie je złapać. O ile mi wiadomo, dzięki tym rybom mogę też wykraftować sobie boję, która będzie w stanie wynieść mnie na powierzchnię w sytuacji awaryjnej, kiedy utknę na dnie bardzo głęboko, bez tlenu. Widzę stalkera. Wychodzę po tlen. Zejdziemy sobie pod wodę i zobaczymy, czy on w miejscu, gdzie zabrał kawałek złomu, zrzucił swój ząb. Niestety chyba nie. Zebraliśmy sól, kwarc. Dobra, widzę dwa. Cześć. Widzę chyba zęba. Dobra, mam jednego. Zrzućmy im kawałek złomu, albo po prostu podążajmy za tym. Zobaczymy, czy w momencie, kiedy on podniesie kawałek złomu, zrzuci kolejny. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Wow, dobra, nie zbliżajmy się aż tak blisko. Łap złom, nie mnie. Zbierzmy sól. Patrzcie, ile pysznego złomu. Złap sobie kawałek. No i dobra, nie zrzucił zęba. 10 seconds of oxygen remaining. Wracajmy na powierzchnię po tlen. Mamy jednego zęba. Teoria generalnie działa. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Słucham? Przecież właśnie nabrałem tlenu. Dobra, schodźmy pod powierzchnię. Widzę chyba kolejnego zęba, który leży sobie tam. Zdecydowanie tak. Nie łap mnie, łap złom, mówiłem. Serio? Patrz, jaki pyszny kawałek złomu. Chyba widzę kolejnego zęba. Zdecydowanie tak. Będziemy trzymać się blisko stalkerów. Wydaje mi się, że w międzyczasie oni będą zrzucać te zęby. Więcej soli. Może zrzućmy mu kawałek złomu kolejny. Ja w tym momencie wyjdę sobie po tlen. No i cóż, nie widzę kolejnego zęba. On zdecydowanie złapał ten kawałek złomu. Generalnie nie dzieje się to zawsze, więc istnieje szansa, że on po prostu go raz nie zrzuci. Staram się rozglądać po okolicy. Generalnie nie wiem, gdzie znajduje się mój kawałek złomu, który zrzuciliśmy. Dobra, spróbujmy jeszcze jeden. Halo? Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Okej, on go złapał, zrzucił ząb. Kolejny. Weźmy nasz złom. Jeszcze raz wychodzę na powierzchnię. Jak na razie jednak nie rozwiązałem problemu litu, tak jak mówiłem. Generalnie w
momencie, kiedy będę miał wystarczającą ilość zębów, wrócę sobie do mojego łazika. Sorry, kapsuły ratunkowej. Mamy ich już 4, wydaje mi się, że potrzebuję 5. Jeden na każdy kawałek emaliowanego szkła. Czy to jest emaliowane szkło, czy to jest utwardzane szkło? Nie wiem, dobra, zrzućmy mu kolejny kawałek złomu, łap. Patrz, jaki pyszny złom. Nie ja, złom, tam, na dnie. Sio. Okej, zrzucisz mi zęba? Nie? Może ty? Też chyba nie do końca. Czy tam jest ząb? Nie, niestety nie. I tak jak mówiłem, to będzie długa zabawa. Potrzebuję jeszcze tylko jeden, więc teoretycznie powinno mi się udać już wkrótce. 4 zęby załatwiliśmy w miarę szybko. Ja mam nadzieję, że w tym momencie stalkery bądź stalkerzy mają więcej niż jednego zęba na rybę. Chyba, to by trochę ssało. Dobra, może ty? Albo ty? Patrz, jaki pyszny kawałek metalu. Nie ja, metal. Tak? Nie? Dobra, ząb został zrzucony definitywnie. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja wracam do mojego łazika kapsuły ratunkowej. Załatwimy sprawę szkła, załatwimy sprawę wody. Ja jakimś cudem spróbuję z mojego pokładu zebrać cały kwart, przerobić go na szkło. To nie będzie proste, biorąc pod uwagę, że tam praktycznie leży wszystko. Czy mamy jakieś grzyby? Mam trochę grzybów, więc teoretycznie podbijemy sobie też mój głód. Następnie skupimy się na małej eksploracji i poszukiwaniu litu. Dotychczas przez praktycznie 2,5 odcinka nie spotkałem litu, więc może być to problem. Jest on jednak niezbędny do zbudowania mojej łodzi podwodnej. Nie ukrywajmy, to nie jest majestatyczna łódź, którą chciałbym zbudować. Dobra, szkło. Teoretycznie powinienem być w stanie wykraftować. Dokładnie. Tych kawałków potrzebujemy, o ile dobrze pamiętam, 5. Więc potrzebuję dużą ilość kwarcu. Skąd ja w tym momencie znajdę kwarc? Tutaj praktycznie sam tytan. 2 kawałki kwarcu tam. Dobra, to będzie problem. Widzę kwarc chyba tam. Nie, to sól. Jest kwarc. Jeden tutaj. Zrzućmy cały ten sprzęt, a właściwie przeróbmy sobie te ryby na wodę pitną. No właśnie, zaczynam się odwadniać. Dajcie mi znać gdzieś poza odcinkiem, czy wolicie, żebym w tym momencie praktycznie wszystko zbierał poza odcinkami, a w odcinkach tylko kraftował, czy raczej pokazywał wam tipy typu jak zebrać ząb, czy gdzie znaleźć lit, jeżeli uda mi się go znaleźć oczywiście. Dobra, wypijmy trochę wody. Po raz pierwszy chyba full wody. W pełni nawodniony, praktycznie w pełni najedzony. Rozglądnijmy się po okolicy, gdzieś tutaj teoretycznie powinien być jeszcze kwarc. Widzę trochę tam. Jeden tutaj. Jeden tam.
Jeżeli nie, no to cóż, wyjdziemy sobie na zewnątrz. Znajdziemy więcej. Kwarc nie powinien być problemem, zwłaszcza jeżeli będziemy go poszukiwać w nocy. Wydaje mi się, że mam wystarczająco tego szkła na zbudowanie tej łodzi podwodnej. Jeszcze jeden kawałek. Dobra, mamy szkło. Zestaw kabli mam gdzieś tam w ekwipunku schowany. Pozostaje mi plastyczna stal, którą, tak jak mówiłem, tworzymy ze sztabki tytanu oraz litu. Wydaje mi się, że ja mogę przerobić cały ten tytan na sztabki. Zrobić trochę porządek w moim inwentarzu. No dobra, wyrzućmy to, to. Zostawmy tylko tytan. Nie chcę w tym momencie wyrzucać szkła. Wypijmy wodę, wyrzućmy koral, rybę. Przeróbmy to wszystko na sztabki. To zdecydowanie pozwoli mi ogarnąć sytuację na pokładzie, ponieważ, no nie ukrywajmy, tak jak powiedziałem, trochę się zapuściliśmy. Cztery kawałki tytanu na sztabkę. Jeszcze jakiś tytan, sól. Tutaj mamy tytan, tutaj mamy kwarc. Bierzmy tą biedną rybę. Tutaj jeszcze trochę tytanu. Tak jak powiedziałem, przerobimy wszystko, ogarniemy sobie sytuację na pokładzie. Następnie wyruszę na poszukiwanie litu. Włóżmy sobie ważne rzeczy tam, czyli sztabki tytanu, to szkło. Wodę zabieram ze sobą, kwarc możemy zrzucić na pokład. Więcej tytanu tutaj. Czy mam wystarczająco na kolejną sztabę? Niestety nie. Dobra, zrzućmy to do ekwipunku tam, to na ziemię, to na ziemię. Szkło na ziemię. No i cóż, idziemy na poszukiwanie litu. Tak jak powiedziałem, jak na razie wiem jedno, lit jest koloru fioletowego. Wygląda dokładnie tak samo jak kwarc, więc być może już go przegapiłem gdzieś. Weźmy sobie tą strzelbę. Teoretycznie mogę wrzucić to sobie do mojego analizatora. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Postarajmy się nie przegapić tytanu. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. No i cóż, jak na razie nie widzę nigdzie niczego, co nawet przypominałoby mi jakikolwiek minerał koloru fioletowego. Może tutaj? Emergency. 10 seconds of oxygen. Może nie, może wyjdźmy na powierzchnię. Dobra, praktycznie na styk. Wydaje mi się, że ja wrócę sobie do mojej kapsuły. Wrzucimy sobie te kawałki strzelby do analizatora. Może wykraftujemy je w przyszłości dla samoobrony. Dobra, ty, ty oraz ty lądujesz w analizatorze. Ja wychodzę na zewnątrz zastanawiać się, gdzie w tym momencie mógłbym znaleźć lit. To jest fioletowe, zdecydowanie jednak nie wygląda jak minerał.
To raczej też nie. Zakładam, że lit będziemy w stanie znaleźć w jakichś jaskiniach. Mam nadzieję, że jeżeli znajdę jeden, to więcej będzie gdzieś w okolicy. Jeżeli nie, no to cóż. Wydaje mi się, że poszukam sobie litu gdzieś poza odcinkiem. Ostatnie, czego chcę, to spędzić praktycznie cały odcinek na eksploracji dna oceanu. Bez jakiegokolwiek craftingu, bez niczego nowego w odcinku. Więcej części strzelby, czy raczej łodzi podwodnej? Tym razem była to łódź podwodna. Gra generalnie poinformowała mnie, że nowa technologia została odnaleziona. Więc zobaczymy sobie tą strzelbę. Jak na razie, tak mówiłem, nie mam pomysłu, gdzie mógłbym znaleźć lit niezbędny do wykraftowania mojej nowej łodzi podwodnej. Jest i plan strzelby. Potrzebujemy silikon, jedno ogniwo oraz zestaw kabli zaawansowany. Jak zrobić zaawansowany zestaw kabli? Zwyczajny, zaawansowany, jest i zaawansowany. Potrzebujemy chip komputerowy oraz złoto. Gdzie ja znajdę złoto w tej grze? Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że ja gdzieś poza odcinkiem skupię się na poszukiwaniu litu. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku będę już miał wystarczająco, żeby wykraftować sobie tą większą łódź podwodną. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!